Okej, dobra, możemy zaczynać. Ja nazywam się Paweł Czekierda, pracuję aktualnie w Elbrag Automatyka w dziale MOX-a, zajmuję się głównie komunikacją przemysłową i systemami pomiarowymi i w dzisiejszym webinarze poruszymy tematykę konwersji Modbus TCP na DNP3. Na wstępie możemy powiedzieć jeszcze kilka słów o firmie. Firma została założona w 1983 roku, ma siedzibę w Warszawie, jesteśmy dystrybutorem jednym z największych w Europie takich producentów jak Advantech, Getac, MOX-a, Unitronics czy Universal Robots. Aktualnie w naszym zespole jest ponad 70 osób. Mamy również własne centrum szkoleniowe i do tej pory przeszkoliliśmy ponad 1500 osób. Firma jest również rentowna. Jak widać, roczny obrót wynosił w tamtym roku 140 milionów złotych. Liczba zamówień to ponad 25 tysięcy. Jeszcze mamy magazyn, w którym wartość sprzętu utrzymujemy około 35 milionów złotych na poziomie takim. Tak więc sytuacja finansowa firmy jest również bardzo stabilna. Naszymi głównymi obszarami, którymi się zajmujemy, to jest dystrybucja sprzętu, który jest w tematyce komunikacji przemysłowej, różnych rozwiązań zasilających, sterowania, sterowniki PLC, w dziale automatyki przemysłowej, ale również w interesujących gałęziach takich jak robotyzacja oraz rynek energetyczny. Nie można również zabraknąć w takich miejscach jakieś inteligentne miasta, systemy kolejowe oraz służby mundurowe. W naszym portfolio znajdują się wyselekcjonowani producenci, którzy są liderami z całego świata. Jednymi z głównych jest właśnie MOX-a, Advantech, Elmatic, Getac, HMS czy też Universal Robots. Po krótkim wstępie firmy przejdziemy teraz do głównego tematu naszego webinarium, tak więc do konwersji Modbus TCP na DNP3. Zacznijmy od tego, czym są protokoły komunikacyjne. Protokoły komunikacyjne jest to tak naprawdę zbiór zasad, reguł, które warunkują to, jak komunikują się ze sobą wszystkie systemy i urządzenia w przemyśle. Tak, jest to komunikacja, która zachodzi zazwyczaj w branży też teleinformatycznej, w systemach komputerowych i protokoły są obecne w każdej z tych dziedzin. Po co więc powstały konwertery protokołów? Konwertery protokołów powstały w celu właśnie integracji tych systemów w jeden system. Tak, na przykład mamy instalację, która jest na przykład ethernetowa i chcemy do niej dołączyć urządzenia, które rozmawiają ze sobą po Modbusie RTU. Tak, także możemy robić na przykład konwersję z Modbusa RTU na Modbusa TCP i dzięki temu integrować swoje systemy. Na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o Modbusie, bo jakby on jest jedną z głównych tematyk dzisiejszego spotkania. Tak? Także na wstępie trochę teorii. Został stworzony w 1997 roku przez firmę Modicon. Jest to otwarty, łatwy implementacji protokół, który charakteryzuje się prostotą działania i jest bardzo często wykorzystywany w różnego rodzaju sterownikach PLC, modułach wejść-wyjść, oprogramowaniu w SCADA, analizatorach energii, także tak naprawdę w wielu urządzeniach i systemach, które są obecnie stosowane w komunikacji przemysłowej. Jeśli chodzi jeszcze o typy obiektów, które występują w Modbusie, są to obiekty, które są typowe na przykład dla sterowników PLC. Są to obiekty typu cewki, wejścia dyskretne, holding registers i mają one swoje odpowiedniki fizyczne, jakimi są na przykład wyjścia i wejścia cyfrowe, czy też analogowe. Jest oczywiście, jakby w Modbusie istnieje jakby przypisanie też jakby działań, które możemy podejmować z danymi obiektami, tak, czyli niektóre obiekty możemy tylko i wyłącznie odczytywać, niektóre możemy odczytywać i zapisywać. I teraz przechodzimy do Modbusa TCP. Modbus TCP to jest tak naprawdę Modbus RTU, który wykorzystuje do komunikacji protokół TCP na porcie 502. Różnice są zasadnicze, jest kilka różnic. De facto to największą z nich jest właśnie to, że jest interfejs komunikacyjny. W Modbusie TCP następuje komunikacja po interfejsie ethernetowym, natomiast w Modbusie RTU na przykład komunikacja jest szeregowa po RS-ie 232, 422 czy też 485, dwu czy też czteroprzewodowym. Co ważne, Modbus TCP w przeciwieństwie do Modbusa RTU nie posiada sumy kontrolnej, tak,
która jest, ponieważ tak by ta kontrola tych ramek jest realizowana przez warstwę TCP. I identyfikacja urządzenia jest inna. Jak wiemy, w Modbusie adresy slave'ów są od 1 do 247, a w przypadku Modbus TCP adresacja jest po adresie IP urządzenia. I teraz właśnie te różnice, które występują jednak między tymi dwoma Modbusami na przykład. I tak, jeśli chodzi o samą funkcję, to jest ona przeniesiona bezpośrednio, tak samo jak pole z datą, czyli z danymi naszymi. I różnica jest na przykład w adresacji. Adres jest, odnosi się bezpośrednio do Unique Identifier, tak? I to jest zastąpienie tego właśnie adresu slave'a, którym jest od 1 do 247. Co więcej, w ramce Modbusa TCP występuje również identyfikator transakcji, identyfikator protokołu, długość pola danych i nie ma sumy kontrolnej, tak? Która jest wyregulowana przez wyższą warstwę po prostu tego protokołu. Teraz kilka słów o DNP3. DNP3, który jest również bardzo istotnym protokołem, szczególnie w energetyce, jest to otwarty, publiczny protokół, który jest właśnie w tej branży powszechnie stosowany i głównie służy on do skomunikowania ze sobą podstacji, urządzeń zdalnego dostępu, czyli RTU, inteligentnych urządzeń elektrycznych, czyli IED oraz systemów nadzoru oraz akwizycji danych SCADA. Dlaczego w ogóle DNP3 jest wykorzystywany w energetyce? Jest kilka istotnych powodów, dlaczego tak jest. Jednym z nich jest odporność na zakłócenia i awarie. Jak wiadomo, warto, żeby protokół, który jest używany w takim przemyśle, był odporny na jakieś elektromagnetyczne na przykład zakłócenia, tak? I taki jest właśnie DNP3. Zdolność do pracy w rozległych sieciach, możemy go integrować w rozległe sieci, dzięki czemu możemy go implementować na obiektach bez problemu, tak? Możemy je jakby w różnych topologiach implementować DNP3. Istotną rzeczą jest bardzo hierarchiczna organizacja punktów danych. Jak wiadomo, jest wiele punktów danych, takich jak kontrolne, jakieś alarmy, czasem po prostu dane konfiguracyjne danych urządzeń i fajnie, gdyby była możliwość na takim obiekcie posegregowania tego i priorytetyzacji. I w Modbusie, i w DNP3 to występuje, o czym jeszcze później wspomnę, bo to dosyć istotna kwestia. Co do zabezpieczeń, to jest szyfrowanie TLS w Modbusie, w DNP3, które służy temu, żeby ruch nie był podglądany przez niechciane przez nas osoby oraz żeby te osoby nie mogły też wykradać danych czy jakoś modyfikować tego ruchu. Co więcej, występuje też uwierzytelnianie, dzięki czemu możemy sobie zidentyfikować, które urządzenia ze sobą rozmawiają. Co więcej, kolejnym zabezpieczeniem jest właśnie suma kontrolna CRC. Istotne w DNP3 jest również odpowiedź na zdarzenia oraz raportowanie alarmów. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko dostrzec jakąś anomalię na naszej hali produkcyjnej, czy też na przykład jakiś alarm dotyczący jakichś zmian napięcia, czy też prądu, które występują, a które są niepożądane i możemy w szybki sposób dzięki temu zareagować. Jak wspomniałem, jest powszechnie używany protokół w energetyce, więc jest też interoperacyjny w tym sektorze. Dzięki temu mamy prawie że pewność, że niektóre z urządzeń, które będą właśnie w sektorze energetycznym wykorzystywane, będą właśnie rozmawiały ze sobą w protokole DNP3, więc warto o tym pamiętać, że jeśli chcemy później integrować urządzenia, które rozmawiają ze sobą w protokole DNP3 z innymi, to właśnie potrzebne są nam konwertery protokołów. Kilka słów o architekturach systemowych. Jest ich 4. Pierwszą z nich jest 1:1, kiedy jest po prostu jeden DNP3 master, który rozmawia ze stacją zewnętrzną, stacją zdalną. Jest to komunikacja 1:1. Architektura systemowa, która nazywa się multidrop, czyli po prostu jeden do wielu. Mamy jednego mastera, który po kolei odpytuje nasze outstation, tak? Bo tak się nazywają stacje zewnętrzne w DNP3. Więc najpierw sobie odpytuje pierwszą stację, potem wysyła zapytanie do drugiej, do trzeciej i jest to w ruchu okrężnym robione. Mamy jeszcze hierarchiczną architekturę systemu, a wtedy ten środkowy jest tak zwanym submasterem i pełni on rolę jednocześnie outstation i mastera. Tak? Czyli master po lewej stronie jest masterem dla tej substacji, a ta substacja jest masterem dla innych podrzędnych stacji, do innych IED. Powszechnie jest również stosowana architektura, która jest koncentratorem danych. Polega to na tym, że
urządzenie akurat to, jest tak zwanym koncentratorem i zbiera on dane ze stacji podrzędnych, z jakichś IED innych i przekazuje je do swojego mastera. I działa to również w innych protokołach, tak? Więc możemy sobie po jednym protokole zbierać dane niekoniecznie pod NP3 i później pod NP3 są przesyłane do mastera naszego. Jeszcze powiemy chwilkę o ramce. Ramka składa się z nagłówka i sekcji danych. W sekcji danych występuje takie coś jak długość, która określa ilość oktetów, która jest w pozostałej części ramki, ale z wyłączeniem sumy kontrolnej CRC, łącze danych, czyli link control, destination address i source address, to są właśnie adresy docelowe i źródłowe urządzenia, z którego jest wysyłane dane zapytanie, no i każdy nagłówek zaczyna się 2 bajtami synchronizacyjnymi. Jeszcze warto wspomnieć, że w CRC są zawsze 2 bajty kontrolne, które przypadają na 16 bajtów danych. Więc to jest taka zależność między tymi 2 wartościami. I wracamy do klasyfikacji zdarzeń, o której wcześniej już wspomniałem. Tak? Czyli mamy dane, które są danymi statycznymi. To są zazwyczaj dane, które nie są krytyczne, które chcemy uzyskać, ale niekoniecznie interesuje nas to, że one się na przykład zmieniają do jakiejś wartości, albo w przypadku danych dwustanowych zmieniają się z 0 na 1, albo na odwrót. Tak? Więc sobie możemy definiować, w jakim czasie następuje pooling tych danych. Więc zazwyczaj jest to określone tak, że to są dane, które są najrzadziej odpytywane. Zazwyczaj najwyższy priorytet mają dane, które zdarzenia klasy pierwszej, ale oczywiście możemy sobie to dowolnie zmieniać, tak? I fajnie sobie to priorytetyzować tak, jak nam jest wygodnie i tak, żebyśmy to rozumieli. Więc na przykład pod klasą pierwszą dajemy jakiś alarm krytyczny, a pod klasą trzecią dajemy alarm, który jest, prawda, istotny ze względu na to, że no występuje jednak, tak? Ale nie powoduje na przykład danej przerwy w produkcji. No i jak już wspomniałem wcześniej, ważne do zanotowania jest to, że jakby nie jest to obligatoryjne. Teraz przejdźmy do samego urządzenia, do tego naszego mGate'a 5109. To urządzenie jest w stanie pracować jako master i slave, jeśli chodzi o Modbusa RTU, ASCII i TCP, oraz może pracować jako master i outstation w DNP3. Obsługuje do 31 slave'ów w Modbusie RTU i ASCII lub outstation DNP3, no i 32 slave'y, jeśli chodzi o Modbusa TCP, i outstation DNP3 TCP UDP. Z istotnych jeszcze rzeczy jest to, że ma metalową obudowę, więc jakby w warunkach produkcyjnych nie powinno być żadnych problemów z nim. Ma od razu uchwyt na szynę DIN, ma możliwość pracy w rozszerzonych warunkach temperaturowych od minus 40 stopni do 75 stopni, co jest jednak istotne w infrastrukturze krytycznej, żeby to urządzenie było mogło pracować bezproblemowo w każdej z sytuacji. Z istotnych rzeczy, jeśli chodzi o port szeregowy na przykład, to jest jego optoizolacja, także do 2 kV jest ochrona przed przepięciami. Co więcej, jeśli chodzi o jakby już samą implementację tego urządzenia w naszej sieci, to warto wspomnieć o tym, że ma wbudowany przełącznik dwuportowy w sobie, niezarządzalny, dzięki czemu możemy go łatwiej integrować w naszej sieci. Tryby pracy, tak jak wspomniałem, urządzenie może pracować zarówno jako master DNP3 i master TCP. Tutaj mamy całą tabelkę, która przedstawia możliwe tryby pracy tego urządzenia. No i teraz przejdźmy do naszego konkretnego przypadku, który mamy na stoliku. Sytuacja wygląda następująco. Komputer będzie po prostu klientem modbusowym TCP. Nasza bramka będzie w trybie Modbus TCP Server, czyli będziemy wysyłać zapytania klientem do tego serwera. Jednocześnie mGate będzie pracował jako master DNP3 TCP. W naszym przypadku będziemy używać trybu TCP, nie UDP. No i nasz sterownik WAGO będzie jako nasza outstation DNP3 TCP. Jeszcze może parę słów o tym, jak działa w ogóle sama wymiana danych w mGate'cie. Jego pamięć wewnętrzna jest podzielona na 2 części. Na część, która obsługuje dane wejściowe i wyjściowe, dzięki czemu transmisja między dwoma
innymi protokołami komunikacyjnymi jest dużo prostsza i szybsza. Warto również wspomnieć o diagnostyce w mGate, która jest bardzo istotna, ponieważ nie musimy śledzić ruchu, który wychodzi z danych urządzeń z jakimś Wiresharkiem czy innym oprogramowaniem do śledzenia ruchu, tylko możemy to robić bezpośrednio w naszym mGate. Po zalogowaniu się do konsoli webowej mamy dostęp właśnie do funkcji takich jak diagnostyka modbusowa, diagnostyka DNP3, czy możemy też również podglądać nasze dane I/O. Ale o tym jeszcze będzie później, już przy samej prezentacji w konsoli webowej, jak się podłączymy do naszego mGate'a. Schemat ideowy stanowiska, czyli jeszcze raz, komputer będzie klientem modbusowym i mGate będzie działał jako serwer i master DNP3. Powszechną sytuacją jest również odwrotna. Bardzo często się spotykamy z tym, że ktoś ma SCADę, która na przykład, która posiada DNP3, jest masterem DNP3, no i wtedy nasz mGate się sprawdza, ponieważ jest w stanie obsłużyć DNP3 TCP Outstation, no i jednocześnie jest Modbus TCP klientem, więc może być odpytywany na przykład dany licznik, na przykład jenica UMG96PA. No i już przejdziemy teraz do naszej demówki. Przełączę się między widokami tylko. Dobra, prosiłbym jeszcze raz informację, czy teraz wszystko widać. Powinni Państwo widzieć mój cały ekran. Dobra. Teraz przechodzimy już do naszej konsoli webowej, do której logujemy się. Mamy dostęp do naszego mGate'a. Trzeba się zalogować. W konsoli webowej mamy możliwość ustawienia wszystkich parametrów tak naprawdę naszych i począwszy od interfejsu sieciowego, akurat w tym wypadku nasz mGate będzie miał 192.168.1.2, komputer będzie miał 1.1, a wago, z którym będziemy się łączył, będzie 1.10. Jeśli chcemy, mamy port szeregowy w użytku, czyli używamy modbusa RTU, to również możemy ustawić tutaj wszystkie parametry transmisji. Wybrać na przykład, czy jakim interfejsem będziemy się komunikować, tak, czy będzie to RS-232, 485. I teraz przejdziemy do samej konfiguracji. W oknie konfiguracji protokołów mamy możliwość wyboru, w jakim trybie będzie pracował nasz mGate. Tak? mGate będzie pracował w trybie agenta, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli będzie ta pamięć podzielona na wejścia i wyjścia. Będziemy mieć po lewej stronie naszego klienta modbusowego, i Outstation będzie rozmawiał po DNP3. To może teraz przejdziemy do konfiguracji jeszcze tego modbusowej części mGate'a. Tak naprawdę tylko wybieramy port, można zostawić defaultowe dane. Ciekawe się robi w konfiguracji DNP3. W tym przypadku musimy ustawić po pierwsze adres naszego mastera. Jeszcze jak wcześniej, nie wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o adresację w DNP3, to ma możliwość 65520 adresów, czyli można te sieci naprawdę rozległe budować bezproblemowo. I teraz przechodzimy do samego dodawania tego naszego Outstation. Naszym Outstation jest wago, nazywamy sobie go jak chcemy tak naprawdę. Wpisujemy tutaj jego adres, port 20000, po którym będziemy się komunikować z nim. Co więcej, musimy jeszcze jego adres DNP3 wpisać. On ma przypisaną dwójkę akurat. To jeszcze później pokażę, jak to się ustawia w sam wago. I tutaj chyba najciekawsza rzecz, która polega na tym, że możemy ustawić właśnie te poolingi czasowe odpytywania w zależności od klasy obiektów. Jeśli obiekt jest klasy zerowej, no to on jest najmniej ważny, czyli odpytujemy go sobie na przykład co sekundę. Jeszcze chyba istotne jest to, żeby wspomnieć, że najszybciej możemy odpytywać co 100 milisekund. W zależności od tego, jakie klasy są obiekty później, tak, pierwszej, drugiej i trzeciej, to możemy je ustawić sobie hierarchicznie, tak jak chcemy. Jeśli już chodzi o same obiekty, o wejścia nasze cyfrowe, to ustawiamy ten interwał czasowy, że to są wejścia cyfrowe, funkcja będzie do odczytu. I w przypadku wyjść cyfrowych ważne jest to, żebyśmy dobrze wpisali funkcję, którą chcemy używać. Tak? My akurat będziemy używać select operate
i control model, activation model. To jest istotne, jeśli chodzi o wpisanie tego samego do WAGO i do samego mGate'a, żeby te urządzenia się dobrze ze sobą komunikowały. I to będą rejestry do odczytu, do zapisu. Przepraszam. Istotne jest jeszcze to data mapping. Możemy sobie wybrać tryb, w którym chcemy działać. To akurat mamy ruch, który jest od naszej outstation do Modbus TCP. Jak widzimy, mamy konkretne adresy przypisane do adresów modbusowych. Jeśli chodzi o wartość, flagę, czy też czas trwania eventu. Mamy zaindeksowane dwa wejścia cyfrowe, więc odpowiednio mamy do nich wszystkie rejestry przypisane. A jak będziemy wysterowywać wyjścia cyfrowe, to również są one zaindeksowane odpowiednio i mamy odpowiednie rejestry, jeśli chodzi też o cewki pokazane, do których musimy się odnosić, żeby wysterowywać konkretne wyjścia cyfrowe. Teraz możemy wrócić na chwilę do prezentacji. Prosiłbym o informację, czy widać teraz z powrotem prezentację. Ok, jak widziałem prezentację, to jeszcze może kilka słów o naszym sterowniku, którego używamy. Jest to sterownik, tak jak wspomniałem, który rozmawia po modbusie TCP. Mamy moduł wejść cyfrowych dwustanowych i moduł wyjść cyfrowych dwustanowych. No i zakończone jest to wszystko modułem końcowym, tak żeby urządzenie działało poprawnie. Wykorzystanym oprogramowaniem, które pozwala na konfigurację tego sterownika, jest Codesys z wersji 2.3. I tak, zaczynając w ogóle konfigurację, musimy dodać te moduły, dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie rejestry odpowiadają konkretnym wejściom i wyjściom cyfrowym. Możemy sobie jakoś ponazywać, tak jak żebyśmy wiedzieli dokładnie, do którego chcemy się odnosić. I należy to zrobić, wchodząc w zakładkę odpowiednio Resources, PLC Configuration i w KBASie wybieramy właśnie te, których używamy. Przechodząc teraz już do konfiguracji samego DNP3 na naszym sterowniku. Zaczynamy od ustawień komunikacyjnych, czyli jak wcześniej pokazywałem Państwu, że adres outstation był dwójką, to tak samo jest tutaj dwójką, żeby te urządzenia siebie widziały nawzajem. Jego własnym adresem IP modbusowym jest 10. No i używamy jednego mastera, czyli tylko i wyłącznie dajemy ustawienia dla jednego z nich. Wybieramy tryb TCP. Adres mastera to była 1, którą wcześniej ustawialiśmy na samym mGate'cie. Port 20000, port również musiał się zgadzać. Przypisaliśmy akurat do naszego wyjścia pierwszego to wszystko. I adresy IP, które są dozwolone do komunikacji. Tak? Czyli to będzie adres IP naszego mGate'a i mojego komputera. Teraz ustawiamy sobie wejścia cyfrowe, przypisujemy im konkretną indeksację, tak jak wcześniej jest pokazane %ix0.0, tak przyporządkujemy odpowiednie wejścia cyfrowe do naszych binary input DNP3. Robimy tak samo dla drugiego. Jeśli chodzi o te wyjścia binarne, to tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem Państwu, musi być taki sam control model tych wyjść, jaki jest na mGate'cie, żeby te urządzenia ze sobą się prawidłowo komunikowały. Przechodząc dalej, możemy wysyłać komendy modbusowe i sprawdzić, czy w ogóle nasze urządzenie działa. Będziemy do tego wykorzystywać aplikację, która będzie Modbus TCP klientem. Możemy używać dowolnej aplikacji, także to akurat nie jest problem. Możemy używać aplikacji jakichś SCADowych również, także integracja ze SCADą jest jak najbardziej możliwa i wskazana. I teraz, żeby odczytać stany na wejściach cyfrowych, możemy odpytywać na przykład rejestry, ale również możemy odpytywać cewki. Więc wysyłamy zapytanie, które jest w postaci ID, funkcji, adresu startowego i ilości rejestrów, które chcemy odczytać. I teraz udostępnię z powrotem mój ekran.
tak. Cały ekran. OK, i wysyłamy zapytanie. Jak widać, aktualnie nie wcisnąłem żadnego z przycisków. I na tych dwóch bajtach, które odczytamy, no nie ma nic, nic się nie zmieniło, tak? Teraz wciśniemy sobie przycisk czerwony i wyślemy ponownie. Jak widać, na pierwszym bajcie jest zapisana informacja o wciśnięciu przycisku czerwonego. Teraz wcisnę przycisk zielony. Wysyłamy ponownie zapytanie. Jak widać, jest odpowiednio dwójeczka. I teraz jak wciśniemy oba z tych przycisków, to na pierwszym bajcie widzimy trójkę, także wszystko się zgadza. Prawidłowo działa odpytywanie po rejestrach. Teraz wracając do prezentacji, jak widać, wszystko działa poprawnie. Jeśli nie jest wciśnięty żaden przycisk, no to mamy same zera. Jeśli jest tylko czerwony, to 0,1, zielony 0,2, na przycisk w przypadku wciśnięcia dwóch przycisków 0,3. Teraz możemy również odczytywać stany wejściowe poprzez status cewek. Więc jeszcze raz, teraz się połączymy z naszym programikiem. I będziemy odczytywać statusy. Będzie szóstka, żeby mieć funkcję do odczytu. Musimy się odnosić do pierwszego. Chwileczkę. Wracając do prezentacji, mamy funkcję 0101. Tak, OK. Mamy dwie cewki. Jeszcze sobie zobaczę tylko na 0101. Przy odczycie cewek powinno być tak, że mamy adres startowy i ilość naszych cewek. I wysyłamy nasze zapytanie. Jak jest czerwony, jak jest zielony i jak są oba. Na dwóch cewkach to będzie odczyt następujący, że będziemy widzieć, że zmienia się wartość na 0,1 w przypadku wcięcia czerwonego, 0,2 zielonego i 0,3 w wcięciu dwóch. I teraz możemy przejść jeszcze do wysterowywania naszych wyjść cyfrowych, gdzie będziemy korzystać z funkcji do wpisywania rejestrów, tak, czyli to jest funkcja szósta.
więc włączamy sobie naszego modbusowego do wpisywania read registers na funkcji szóstej. Te informacje są na najstarszym bicie, czyli wpisujemy teraz 01. Patrzymy się na światełko. Jak widać, mrugnęło. Teraz wpisujemy 2. Wysyłamy. Światełko mrugnęło również. No i w przypadku 3 migają 2. Tak jak wszystko powinno być. Jeszcze możemy dokonać czegoś takiego samego przy użyciu cewek. Tutaj będziemy używać funkcji piątej właśnie do wysterowania cewek. No i będziemy wpisywać mu 1 na jego stanie. Musimy się tylko dowiedzieć, na jakim adresie są dostępne nasze wyjścia cyfrowe. Będziemy teraz wysyłać setcoil 0105. I tak, jak sobie na przykład możemy sprawdzać, pod zerem powinna być nasza czerwona lampka, a pod jedyneczką będzie nasza lampka zielona. Ok, teraz możemy wrócić już jeszcze do naszego MGATE'a i pokażę Państwu ten monitoring, jak działa w praktyce i jak możemy podglądać te wszystkie wartości. Wchodzimy właśnie w system monitoring protokół status i w diagnostykę możemy najpierw wyjść modbusową. Jak widzimy, mamy jednego slave'a, tak jak powinno być. Otrzymane zapytania, to jest ich 15, wysłane 15, także wszystko jest ok. Mamy widoczny status, jaki jest. Mamy nasze remote IP. I tak jak wspomniałem, mój komputer jest 192.168.1.1. I tak też jest tutaj. Także wszystko się zgadza. Przechodząc jeszcze do na przykład IO Data View, włączymy auto refresh. Jak mogą sobie Państwo zobaczyć, na pierwszym bicie, jak weźmiemy, musimy przejść z DNP3 na modbusa, na pierwszym bicie widzimy tą jedyneczkę, którą wcześniej Państwu pokazywałem przy wysyłaniu przez tego klienta TCP. Teraz powinna być 2, bo jest tylko zielony wciśnięty. No i aktualnie, kiedy mamy wciśnięte wszystkie 3 naraz, to mamy widoczną 3, także wszystko jest jak najbardziej w porządku. Teraz jeszcze pokazując tą diagnostykę w samym DNP3, bo ona jest również bardzo istotna, bo możemy sobie wtedy sprawdzać, czy wszystko jest ok bez samego urządzenia, bez konkretnych czynności. Możemy na początku sprawdzić same flagi, czy są online. Jak widzimy, są online, zarówno i wejścia, i wyjścia binarne. Mamy informacje o czasie, z którego jest dany odczyt. Jeśli mamy na przykład kilka urządzeń,
To tutaj będzie mi idzie na liście rozwijalnej, tak żeby sobie je pooglądać. Tak jak wspomniałem, jest możliwość kilku masterów i kilku slave'ów, także wszystkie te urządzenia wtedy będą na tej liście w przypadku konkretnej diagnostyki. Nie możemy też sprawdzić działanie tego, jak to wygląda w praktyce. Czy wartość się nam zmieni? Oczywiście się nam zmieni. Jest wypytywane co sekundę, także teraz jest jedyneczka. Teraz powinna być jedynka na indeksie pierwszym. I teraz zarówno na pierwszym i na drugim wyjściu mamy wartość on. Wszystko działa, flagi są podłączone. Także mogę jeszcze pokazać, jeśli chodzi o to NP3, o te indeksy, bo tego chyba nie pokazałem. Że istotne jest to, żeby sobie przyporządkować konkretnie indeksami nasze wejścia, tak? Jak mamy i wyjścia. Przyporządkowujemy indeksy 0, 1, od 0 do 1. Jak widać, ta informacja jest również tutaj pokazana. I tak samo informacja ta jest w przypadku naszych wyjść, bo później jak sobie analizujemy nasz ruch, to jesteśmy w stanie zobaczyć, do którego konkretnie wejścia albo do którego konkretnie wyjścia się odnosi, do którego wyjścia i odwrotnie wejścia, bo tu wysterowujemy, się odnosimy. Także mamy pełną pewność, że aktualnie wysterowujemy tą lampkę, którą chcemy i odczytujemy dane z tej lampki, z której chcemy. Tutaj również mamy możliwość wyboru naszej outstation, jak mamy te, na przykład, nie wiem, piątą stację zewnętrzną, IED nasze, to jesteśmy w stanie podglądać tylko i wyłącznie indeksy i adresy, które są przyporządkowane do tej stacji. Jeszcze z takich informacji bardziej zabezpieczających urządzenie możemy sobie dodać adresy IP, z których możemy się łączyć z naszym mGate'em, także po prostu wtedy komunikacja jest bezpieczniejsza i nikt niepożądany się do naszego mGate'a nie dostanie. Możemy również wysyłać pingi, żeby sprawdzać, czy urządzenia są aktywne. Także fajne jest to w tym mGate'cie właśnie, że możemy za pomocą samego tego urządzenia sprawdzać komunikację również z innymi. Także nie musimy się przełączać i korzystać z jakiegoś dodatkowego oprogramowania. Istnieje również możliwość importowania i eksportowania plików konfiguracyjnych w sytuacji, w której na przykład mamy kilka urządzeń takich samych na obiekcie i nasza instalacja się powiela. Możemy sobie zaimportować nasz plik i później go wgrać do innego mGate'a 5109. Więc dzięki temu możemy zachować pełną powtarzalność i ułatwi to nam i na pewno usprawni integrację na całym systemie. Z samego poziomu web konsoli możemy również wykonywać upgrade firmware'u samego urządzenia. No i mieć dostęp do podstawowych informacji, tak? Takich jak adresy MAC konkretnych urządzeń, czy wejście zasilania są włączone, akurat to urządzenie posiada redundantne zasilanie, także mamy możliwość podpięcia dwóch niezależnych od siebie źródeł zasilania i jak jeden na przykład nam padnie, to mGate zacznie czerpać prąd z drugiego, także zachowa się jego ciągłość działania. Co więcej, w przypadku tej wersji urządzenia jest możliwość włożenia do niego karty microSD, dzięki czemu możemy przechowywać dane, które są przez niego zbierane. Możemy również w kwestiach bezpieczeństwa wybierać sobie, czy mamy dostęp po HTTPS-ie do niego, czy sam po samym HTTP. Możemy sobie blokować pewne dostępy. Także na przykład możemy się do niego dostawać przez konsolę szeregową. Także możemy tą opcję również wyłączyć albo włączyć, jak widać jest defaultowo włączona. Istnieje również możliwość wyłączenia resetu po 60 sekundach od włączenia zasilania tego urządzenia. Jest to bardzo istotne, ponieważ na przykład jeśli jakaś osoba niepożądana się pojawi w naszym obiekcie i będzie nam chciała zresetować naszego mGate'a i wtedy utracimy wszystkie dane,
to musimy się przy tym jakoś zabezpieczyć, także możemy sobie dzięki temu tej opcji wyłączyć to, ten reset poprzez wciśnięcie, włożenie szpilki do tej dziury w resecie i nie utracimy wtedy naszych ustawień. Możemy sobie również podglądać, po jakich protokołach i w jakiej destynacji są aktualne urządzenia, z którymi się komunikujemy. To prawdopodobnie wszystko z takich najważniejszych rzeczy o mGage'cie. Teraz się musimy przełączyć z powrotem. Okay. I jeszcze chyba nie pokazywałem, jak działa wysterowywanie. Nie, pokazywałem przez cewki wysterowywanie, także również. I to będzie na tyle. Jeśli Państwo są zainteresowani rozwiązaniami z firmy Moxa, z komunikacji przemysłowej, bądź z integracji tych urządzeń, to jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc Państwu w doborze danego sprzętu. Świadczymy również pomoc w konfiguracji. Jeśli pojawią się jakieś problemy przy konfiguracji danego sprzętu, to jak najbardziej jesteśmy w stanie Wam pomóc. Link do samego urządzenia powinien być na samej górze na pasku wyświetlany, więc mogą sobie Państwo bezpośrednio o nim jeszcze poczytać dokładnie w naszym e-sklepie. Także tak jak wspomniałem, jeszcze na krótkim podsumowaniu, mGage jest urządzeniem fajnym dzięki temu, że jest w stanie właśnie pomóc nam w integracji różnych systemów i urządzeń, które komunikują się poprzez różne protokoły komunikacyjne. Tak w tym przypadku akurat w przypadku tego mGage 5.1.0.9 to DNP3 i Modbus. Także jak najbardziej te urządzenia są bardzo przydatne w infrastrukturze, zarówno krytycznej, jak i tak naprawdę też w takich codziennych sytuacjach, tak? W sensie nie w takich infrastrukturach, które są nawet bardziej komercyjne. Jeśli chcemy zintegrować sobie na przykład jakiś czujnik, a zazwyczaj jest tak, że te urządzenia, które rozmawiają ze sobą po Modbusie, są urządzeniami tańszymi niż te z Modbusem TCP, więc jeszcze jest taka możliwość po prostu zaoszczędzenia, że możemy podłączyć do naszej sieci urządzenie właśnie po innym interfejsie nawet i mówiące po innym protokole. Także to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.